Pomimo, że nigdy nie byłem tutaj, mam bardzo osobisty stosunek do Matki Bożej Ostrobramskiej. Bo jako neopresbiter w pierwszych miesiącach mojego kapłaństwa otrzymałem obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. My mówiliśmy od Wilniuków, tych, którzy stąd przyjechali, pewnie już nie żyją, ale powiedzieli, proszę księdza, niech ksiądz weźmie ten obraz na swoje życie i niech ona księdza prowadzi. I widzicie, jak prowadzi. Po 50 latach trafiłem tutaj jako niewdzięczny syn, bo powinienem był znacznie wcześniej przyjechać, ale z wielkim wzruszeniem modliłem się w tym miejscu także za tych ludzi, którzy dali mi taki piękny drogowskaz na moje kapłańskie życie.